Rajmund Telesfor Paprzyca-Niwiński, szlachcic polski, przed wojną zawodowy bokser wagi ciężkiej, wnuk powstańca z 1863 roku, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari, syn legionisty odznaczonego krzyżem Virtuti Militari. Żołnierz września 1939 roku, a potem partyzant majora Hubala. Za swe bohaterskie czyny dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Rozkazem komendanta obwodu Armii Krajowej z 2 stycznia 1945 roku za bezprzykładne męstwo i odwagę na koncentracji świętokrzyskiej jako trzeci z rodu Paprzyców odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari. Przyszło tak zwane wyzwolenie. Znajdowałem się wtedy w Górach Świętokrzyskich. Pewnego dnia pokazała się wielka ilość sowieckiego żołnierstwa maszerującego w kierunku Bodzentyna. Kiedy już jedliśmy kolację, zapukał do nas jakiś Sowiet. Zaczął się interesować tą rodziną, co wy tu robicie, jakie wy macie ładne dzieci. Zaczął rozmowę przede wszystkim z moją żoną, która mu prawdopodobnie wpadła w oko. I wreszcie przyczepił się do małego synka, 4-letniego, i zaczął się dowiadywać, jak tu całe dnie spędzacie. A czy tu ktoś z bronią chodzi? Czy widziałeś kogo o takim karabinem, jak ja mam? Bo my boimy się, że tutaj pewno złodziei leśnych się znajduje. Czyś ty, synku, czegoś takiego nie widział? A gdybyś widział, chciałbyś taki karabin? Ja bym ci mógł nawet zostawić taki karabin. A do kogo byś ty strzelał, jakbyś ty miał taki karabin? A może tatuś ma karabin? Wtedy już wiedziałem, o co tu chodzi, jaka to przyjaźń tu się nam szykuje i na co ja będę, jako były żołnierz Armii Krajowej, mógł liczyć. Kilka miesięcy później, kiedy się wojna już właściwie skończyła, postanowiłem opuścić te ziemie, gdzie byłem jako partyzant. Postanowiłem wyjechać na ziemie odzyskane. No i zaczęliśmy się osiedlać. Miejscowość Leszczyniec, koło Wałbrzycha. Gospodarstwo złożone z 7 hektarów, budynek piętrowy z oborą razem. Postanowiłem objąć to gospodarstwo. W tej wsi znajdowałem się 5 lat. Wszystko nagle zaczęło się zmieniać. Przeczytałem w gazecie, że to, że się ujawniałem już dwukrotnie tam w Polsce centralnej, to nie jest teraz dla nas tu ważne. Musimy się po raz trzeci ujawnić. Moje dzieci nagle dowiedziały się, że są dziećmi bandyty. Dyrektorka przedszkola wyprowadziła dzieci z budynku, w którym były. Naprzeciwko ustawionych szeregu dzieci postawiła moich dwoje i zaczęła. Od dzisiaj już te dzieci pójdą do siebie, do domu. To są dzieci bandyty.
Nie będą wam tu zasmradzać życia. Precz z oczu. Następnego dnia przyszło pismo z Wojewódzkiego Urzędu z Wrocławia, że nie mogę gospodarstwa wykupić, muszę gospodarstwo opuścić. Natychmiast udałem się do Wojewódzkiego Urzędu. Urzędnik zaczął od tego: słuchajcie, należeliście do zbrodniczej organizacji Armii Krajowej. Byliście podłym bandytą i tylko nasza łaska i łaskawość rządu jest, że wy dzisiaj nie chodzicie w kajdanach. Precz mi z urzędu i żebyście mi tu się nigdzie nie pokazali. Po powrocie do domu z tej rozmowy ktoś zapukał do naszych drzwi. Okazało się, że przyszedł urzędnik bezpieczeństwa, pod którego opieką była nasza gmina. Przyjąłem go natychmiast, a on powiedział: panie Niwiński, dowiedziałem się o pańskim nieszczęściu, ale to przecież bzdura. 100 lat minie i nikt pana tu nie ruszy stąd. Tylko pan musi inaczej patrzeć na te sprawy. Ja widzę, że pan tu ciągle agnie z kosiarką, to z pługiem, jak jest pługiem, to jakimś innym gównem. Mówi, tylko u siebie. A nie myśli pan o całości, nie myśli pan, jak my tu wszyscy żyjemy. Czy tu się dobrze dzieje w tej gminie? Trzeba patrzeć szerzej, patrzeć po całej wsi. Wychodzić na dzień, na wieś, na godzinę, na dwie, nie musi pan na więcej. I patrzeć, obserwować ludzi. A raz w miesiącu nic pan więcej nie będzie robił, tylko raz w miesiącu pan napisze krótkie sprawozdanie i tylko do mnie pan to przyniesie, do miejscowego posterunku, zalakowane dla pewności, żeby panu nie wymyślał, że ktoś to czyta. I pisać wszystko. Kto pije, jak się zachowuje, kto kradnie, kto cokolwiek spotyka się z kimś, jakieś spotkania, jakieś rozmowy, chuj wie o czym. Wszystko to pisać. Raz w miesiącu pan to złoży i będzie pan tu 100 lat mieszkał i nikt pana nie, do pana się nie przyczepi. Panie komendancie, mówię, gdyby pan mi przyszedł i powiedział: przyjdźcie do mnie do urzędu, my was przyjmiemy jako pracownika, chociaż no, bym tam poszedł, to ja bym poszedł normalnie na urząd, na urzędnika. Ale panie, na Szpicla, ja, Niwiński, Paprzyca, możecie mnie na takie kawałki pokrajać i nigdzie nie pójdę, nic nie będę robił. Ta jego pewność, że ja się zgodzę, była tak dla mnie obrażająca, tak byłem zdumiony, że coś takiego może mi ktoś powiedzieć, że nawet się niewiele zmartwiłem, jak powiedział: no to proszę pana, jak pan nie chce w ten sposób z nami takiego głupstwa zrobić, to pakuj się pan, za 3 dni pana tu nie może już być. Po wysiedleniu mnie z Leszczyńca dostałem pracę w zespole Czarny Bór, który to zespół miał 10 majątków. Tragedia się zaczęła, kiedy do zespołu przyszedł dyrektor, który, jak się później okazało, w czasie okupacji niemieckiej był kapo w Oświęcimiu. Od pierwszego dnia, kiedy się ze mną spotkał, postanowił, że mnie musi wykończyć. Zawiadomił UBOWski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
że powinni się mną już dawno zainteresować i zająć. Zaczęli wzywać mnie na przesłuchiwania. Pierwszy raz jak pojechałem, żona jeszcze była jako tako spokojna. Ale za drugim razem zaczęła szaleć, że ja już z takiej podróży do Wrocławia nie wrócę. Trzeba powiedzieć, że w czasie okupacji żona moja była łączniczką AK. Umieszczono ją w więzieniu i codziennie obrywano jej paznokieć za pomocą obciążek. Codziennie jeden. Z góry jej powiedziano, że jak się to skończy, to prawdopodobnie i ona się skończy. I kiedy na jej szczęście doszło do ostatniego paznokcia w straszliwych mękach i płaczu i rozpaczy, znany partyzant, komendant Szary, zrobił nalot na więzienie, uwolnił wszystkich, a ją osobiście przywiózł do domu. Natomiast teraz po prostu oszalała. Przy drugim wyjeździe rozpacz była tak straszna, że muszę odjechać, że nie mogłem ją uspokoić. Postanowiłem ze sobą skończyć, po prostu dlatego, że to już nie było życie. Mój wujek, który miał aptekę, zrozumiał mnie i powiedział, no Rajmund, to nie jest w ogóle życie. Jeżeli tak masz żyć, to po męsku lepiej, jakbyś ze sobą skończył, a może wtedy małżonce dadzą spokój, dadzą jej tam jakąś pracę w tym PGR-ze, po prostu z litości i dzieci nie będą prześladowane. Jakoś to będzie. I na moją wagę dał ogromną ilość trucizny. W międzyczasie, między jednym przesłuchaniem a drugim, zajechałem do domu. Zobaczyłem w oknie ogromnie bladą żonę z kilkomiesięcznym synkiem. Gwałtownie zaczęła wzywać mnie. Wszedłem i mówię, słuchaj, widzisz, że jestem tak zajęty, o co ci chodzi, powiedz. Rajmund, przed kilkunastoma minutami połknęłam tą twoją truciznę, którą znalazłam. Za kilka minut stracę przytomność. Chcę ci jeszcze kilka rzeczy powiedzieć. Rany boskie, coś ci zrobiła. Po co? Ja mówię, powiedz tu kolegom, coś ty narobiła. A ja zaraz dzwonię po pogotowie. I ona to wszystko powiedziała. Powiedziała, że tam w Polsce Centralnej za okupacji tak strasznie była uszkodzona. Pokazała te palce, które były zdeformowane. A tu nie dają nam żyć. UB wzywa mojego męża. Ja nie chcę dłużej tak żyć, bo za każdym razem mi się zdaje, że on już nie wróci, a ja z tymi dziećmi co będę robiła. I połknęłam truciznę, którą on dla siebie przygotował. Takie mamy życie. I kiedy powiedziała, takie mamy życie, straciła przytomność. Niesłychana historia. Dowiedziałem się, że dyrektor fabryki odzieżowej z Boguszowa dopytuje się o mnie, że słyszał o moim nieszczęściu, no i że da mi pracę. Mimo, że był wielkim komunistą, który przyjechał niedawno z Francji, w porównaniu z innymi komunistami
To był po prostu anioł. Wiedząc wszystko o mnie, dał mi pracę, ładne mieszkanie, w którym obecnie jesteśmy. Kilka miesięcy było spokojnie i dało się jakoś żyć. Ale drugi sekretarz od razu się mną zainteresował. Pani Niwiński, już tydzień jest, jak my wspólnie pracujemy. O tydzień za dużo, bo ja, proszę pana, jestem komunistą, a pan jest akowcem. I pan niech się zastanowi, jaka może być między nami współpraca. Pan musi odejść natychmiast. Cała fabryka zebrała się do ogromnej sali. Nastąpiły rozmowy, sekretarz miał przemówienie i w końcu powiedział: tu, dzisiaj, w tym budynku jest człowiek bardzo zasłużony, ale zasłużony w tępieniu komunizmu, w tępieniu robotników. Człowiek, który dawno nie powinien istnieć, siedzi tu w czasie okupacji na czele kilkudziesięciu zbirów akowskich, najeżdżał na wsie, katował robotników, chłopów. Jednym słowem, potwór. Potwór tu siedzi. W trzecim rzędzie, między dwoma ładnymi robotnicami, że one nie pooparszywiały przez ten moment, kiedy mają z nim taką bliską styczność, to cud, to potwór. Dziś z nim skończymy. Ja jeszcze nie słyszałem czegoś takiego. Zdrętwiałem. Widziałem, że zaczyna się wszystko od nowa. Dwa dni później dostałem zawiadomienie, że muszę przyjść do pana sekretarza, bo on zadecyduje, co ze mną zrobić. No więc dwa dni później wziąłem przepustkę z fabryki i udałem się do pana sekretarza. Pan sekretarz powiedział mi w ten sposób: musisz, człowieku, natychmiast fabrykę opuścić. Bo ja, jeżeli nie opuścisz, to nie wytrzymam. A zresztą otworzył szufladę, wyjął pistolet, a ja zacząłem się histerycznie śmiać. Wstałem i mówię: człowieku, a strzelajże natychmiast. I zacząłem się do niego zbliżać. A strzelajże natychmiast, żebym ja więcej takich skurwysynów nie musiał słuchać. A jak ja zacząłem się do niego zbliżać, to on rzucił pistolet do szuflady, zasunął i wypadł. Prawdopodobnie się skurwysląk, że ja dojdę, on nie wystrzeli, a ja go zabiję widocznie. Pewnego dnia, kiedy już od kilku tygodni szukam bezustannie i beznadziejnie pracy, wyszedłem na ulicę, zainteresował mnie afisz. Na afiszu było napisane, że na drugi dzień w miejscowości Gorce uczeń Zbyszka Cygajewicza będzie robił pokaz w gięciu żelaza, a śmiałków i osiłków, którzy potrafią tego rodzaju wyczyny robić, wzywa do konkurencji i jako nagrodę płaci 1000 złotych. 1000 złotych
tym czasie to było dla mnie życie całej rodziny przez miesiąc. Ruszyłem do najbliższego kowala. Kazałem mu uciąć dwie sztabki, z jakich się robi podkowy i na drugi dzień pojechałem do Gorz. W momencie, kiedy występ miał się rozpocząć, wyszedł na scenę wspaniałej budowy mężczyzna w wieku średnim, pan Sarnecki, który w takim zadufanym tonie powiedział, że nikt na świecie takiego grubego żelaza zgiąć nie zegnie, ale jeżeli się tu znajdzie, właśnie w Boguszowie, to bardzo mu będzie miło. Podniosłem rękę. Mam tu dwie sztabki. Obie panu chcę dać do próby. Jedną z nich, którą pan wybierze, mogę zaraz zgiąć i chcę, żeby pan to samo zrobił z drugą. Mistrz, już lekko blady, poprosił, owszem, zgadzam się, proszę mi podać te dwie sztabki. Obejrzał i powiedział, ale zrobimy inaczej. Niech pan tu nic nie gnie najpierw, pan to później pokaże. Natomiast ja to zegnę, ale zasłonę scenę i tam za sceną moimi sposobami zacznę je próbować, a potem się scenę odsłoni i zobaczymy, co będzie dalej. Za zasłoną nastąpiło szapanie, przytupywanie, następnie kurtyna się rozsunęła i już nie do mnie, tylko do publiczności. Powiedział mistrz. I otóż, proszę państwa, co tu widzimy? Zadrwiono z nas. Ten pan nie jest żadnym atletą i nie po to tu przyszedł. Przyszedł zakpić sobie z państwa i ze mnie, bo to nie jest żelazo. To jest stal. Stal i to jeszcze narzędziowa. Tego nikt na świecie nie zegnie. Wtedy wstałem i powiedziałem, o biedaku, ja to zegnę, nie zdejmując marynarki. Wszedłem, którą pan mi ofiaruje? No tą. Nie zdejmując marynarki. Zgiąłem na karku, podałem i powiedziałem, na szczęście, mistrzu. Na szczęście, żeby pan więcej takich jak ja nie spotykał na swojej drodze. I od tego momentu umarł chwilowo Rajmund Niwiński, a urodził się Raimondo Aldini, król żelaza i stali. Kiedy już zajmowałem się tylko gięciem publicznym żelaza w domach kultury, w teatrach, w kinach, bo przez cały czas zabroniono mi jakiejkolwiek innej pracy, a proponowano jedynie zbieranie po świetnikach butelek po wódce. Kiedy spacerowałem po mieście, spotkał mnie jakiś przystojny major. Podszedł do mnie, ukłonił się i zapytał, mistrzu, może mi pan podać rękę? Dlaczegoż mam panu nie podać ręki? Jest pan polskim oficerem? Proszę bardzo. Ale nie wie pan, dlaczego ja tak się zapytałem. Ano nie wiem. 20 lat wcześniej ja jako urzędnik bezpieczeństwa w Leszczyńcu zaproponowałem panu paskudną rzecz, żeby pan spodlił się w ten sposób, żeby pan został szpicrem. Dziś po latach ja inaczej już na te rzeczy patrzę. Ja myślę tak jak pan wtedy.
mimo że dalej jestem tym oficerem i mimo że dalej prowadzę tę pracę. Ale chcę panu powiedzieć jeszcze dlaczego. Dlatego, że w ciągu tych 20 lat nie znalazł się ani jeden człowiek, którego w podobnej sprawie, jak wtedy w Leszczyńcu z panem rozmawiałem, który by nie zgodził się na to, na co się pan nie zgodził. I dlatego chcę panu rękę podać. Występów zrobiłem 1210 w ciągu 18 lat. To jest olbrzymia ilość, bo nigdy więcej żaden zawodowy atleta nie zrobił jak 300 w życiu. Ale też żaden z nich nie był w takich sytuacji, żeby musiał tylko giąć żelazo. Natomiast ja musiałem to robić, bo innej pracy w ogóle w życiu bym nie dostał. A dzieci były i dom, i rodzina. W wyniku tych wysiłków uszkodzenia nastąpiły w kręgosłupie, a przede wszystkim w stawach biodrowych i w stawach kolanowych. 13 lat temu przestałem chodzić po schodach, bo już na schody nie mogłem chodzić i wtedy osiadłem w fotelu i tak jest do dzisiaj. Po samobójczej śmierci żony ożeniłem się powtórnie i obecnie mieszkam wraz z nią, synem i córką. Reszta dzieci poszła już w świat. Jeżeli chodzi o moje życie, to wychowany byłem ogromnie patriotycznie, ponieważ pochodziliśmy ze szlachty. Cały czas wpajano we mnie to, że Polska i jej ważność dla każdego Polaka jest najważniejsza. Stało się to, co chciałem. Wychowałem w ten sposób 7 dzieci.